Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii Bitwa. No i moi drodzy, mamy wam do zaprezentowania dzisiaj dość fajną bitewkę. Nie będzie tutaj zbyt dużego wyniku, ponieważ już zaspoileruję, że będzie lekko ponad 3000 damage, czyli że jak na dziesiątkę, no to naprawdę kiepsko. Tak szczerze, i to jeszcze na ISA 7. Ale pokazuję wam tą bitwę ze względu na to, że jestem tutaj w Plutonie i ten Pluton będzie miał tutaj naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. Czemu? Ponieważ zobaczycie, jak można dwoma pojazdami utrzymać całą jedną flankę. Jestem tutaj w Plutonie z Hinculem, także Hincul, pozdrawiam cię serdecznie. I powiem wam szczerze, że tutaj Hincul zrobił naprawdę duży wynik, bo naprawdę nastrzelał chłopi to dość ostro. Także Jarku, naprawdę jeszcze raz gratuluję ci. No i zaraz zobaczycie, tutaj z Hinsulb sobie stoimy, mówimy, kurczę, no nic nie widać, prawda? Nie ma żadnego meda, med nie pojechał do przodu, jest lipa. No podjeżdżamy troszeczkę bliżej, mamy spota, Hinsulb już dostał. No i kurde, tam na górce, no patrzymy, jakiś med jest, dobra. Ja powiedziałem, dobra, spoko, sobie tam jedź, ja tutaj się przytrzymam, coś spróbuję postrzelać. No ale Hincul mówi, słuchaj, no fajnie by było, gdybyś do mnie tutaj podjechał. Można by było przyszturmować tą flankę, byśmy mogli sobie podjechać na ten sektor K4 i zobaczyć, co tam jest. Ja mówię, dobra, dobra, słuchaj, zaraz sobie troszeczkę tu postrzelam, no nie? No i no niestety, no w tej pozycji, no nic nie uda mi się ustrzelać. Jak widzicie, nie mam w ogóle przestrzału na nic, jeszcze te drzewo mi przeszkadza, nie widzę kompletnie nic. No i to też jest duża wada Xboxa One niestety, bo no przez te szczegóły naprawdę czasami bardzo mało widać. Czasami, powiem wam szczerze, że grało mi się dużo, dużo lepiej na konsoli Xbox 360 po prostu. Ponieważ tam była mniejsza szczegółowość, było mniej traw, mniej drzew i tak dalej. I to mi się naprawdę, nie to, że podobało, ale grało się po prostu łatwiej. Naprawdę grało się łatwiej. Już pierwszy przeciwnik w naszym celowniku jest to Maus. No, na apekach z takiej odległości jeszcze w to miejsce, no to ciężko, ciężko. Jest przestrzał taki delikatny na E50M. No ale kurde, chyba no nie uda się go tam ustrzelić. No i w tym momencie też Hinsul powiedział, że już przyjechał do niego, no nie? No bo tam można było to popchnąć. Ale ja nadal swoje mówię, nie, dobra, dobra, słuchaj, damy radę tutaj. No i tu jest lajcik. To jest nasza zgaga. Jego trzeba jak najszybciej upalić. Jedna piguła, 538. Naprawdę bardzo fajne losowanie. Oni nie mają już jednego TDK-a. Także jest fajnie. Lajcik jest na dokończenie i w tym momencie powiedziałem, dobra Hincul, lecimy do ciebie, no i będziemy tam coś próbować. No i powiem wam szczerze, to była kluczowa decyzja w tym meczu, naprawdę, mimo że ja tutaj zrobię mało, o, tutaj dostałem gąskę od E50, no ale dobra, zestaw naprawczy zużyty, a szkoda, szkoda, bo mógłby się przydać, powiem wam szczerze, w dalszej części bitwy. Może to nie odegra tutaj tak dużej roli, ale zawsze ten zestaw naprawczy warto mieć. Dobra. No i w tym miejscu będzie działa się cała bitwa. Jak widzicie, no przestrzał też jest mizerny. No tutaj dostałem dwie piguły praktycznie za darmo. Jeszcze nie trafiłem, także naprawdę fajnie. I tutaj będziemy trzymać tą flankę. No może nie będzie to z mojej perspektywy coś naprawdę niesamowitego, ale zobaczcie, my tutaj jesteśmy tylko we dwóch. Czołg ciężki jest na sektorze J67, czyli że no naprawdę daleko w porównaniu do nas, ponieważ my tutaj no wysunęliśmy się i to dość ostro do przodu. No tutaj no niestety Hincul mi wjechał w pocisk, ale tak też tak to się zdarza. Po prostu nie widział, prawda? No ale dobra, coś tutaj próbuję strzelać, no niestety mi to nie wychodzi. Ale zobaczcie, oni już tak ochoczo nie jadą, a pamiętajmy, że tam po lewej stronie jest jeszcze Maus. No gdyby ten Maus się uparł, o już dostałem od niego piguły, no to mógłby na nas jechać, prawda? No i naprawdę ten Maus będzie nam takim totalnym kołkiem w dupie. No bo ponieważ no ma dużo hapsa. No zobaczcie, no ja za peków no niestety no nic mu nie zrobię. Dlatego szybka decyzja, ładujemy golda. Tak jest, dlatego ludzie, którzy nie lubią jak ktoś strzela z golda, no to proszę wyłączyć w tym momencie ten film, ponieważ te 5 pestek pójdzie, ojejej, to bardzo szybko. No i tutaj też ważna decyzja, żeby się wycofać. Dostałem lekki oklep i chodziło o to, abym miał zasłoniętą dolną płytę. Teraz tragiczna sytuacja, ponieważ dostałem pigułę. To jest normalnie szczęście, że ja przeżyłem. Mam 57 hapsa i ta pozycja jest bardzo ważna, bo zobaczcie, mam przed sobą skałkę. Postawiłem sign scrapa, mam schowaną dolną płytę. Bez problemu możemy w tym momencie klepać te dwa ciężary. Maus głupio gra, ponieważ mógłby podjechać w tym momencie do kamienia
i po prostu na samym skrapie lekko się wychylać. Niestety ten gracz nie wie o tym, ale się próbuje się kontować, no ale no niestety troszeczkę kiepsko to robi. Ale naprawdę najlepszy gracz jest w E5, ponieważ on non stop wyjeżdża bokiem. Ja jeszcze tutaj w niego nie celuję, ponieważ uporczliwie chcemy tego mausa skończyć. Uda się? No niestety nie udało się, tylko gąska, ale Hinsul go powinien skończyć. No, Hinsul, dajesz? Pięknie, super. No i ta E5, zobaczcie, ten gracz, nie wiem, czy on miał lagi, czy on po prostu nie umie grać tym pojazdem. Tutaj była szybka decyzja, żebym ja schował się za Hinsula, bo Hinsul ma więcej hapsa. No zobaczcie, już wjeżdżę bokiem sobie. Teraz został zgąskowany. No i no nie mam pojęcia, no w tym momencie może nie miał zestawu naprawczego. No nie mam pojęcia naprawdę, co tu się stało. Ale zobaczcie, też bardzo ważna decyzja. Hinsul powiedział, słuchaj, ja wyjadę w przód, mam więcej hapsa, ty się schowaj. Ponieważ, pamiętajcie, nawet jeżeli macie 1 HP, wy nadal możecie grać, nadal macie te same działo, nadal możecie zadawać uszkodzenia. W tym przypadku to jest nawet 500 uszkodzeń. Zobaczcie, 503 polosowało, no jest super, prawda? I zobaczcie, gdybym padł, no niestety Hinsul musiałby się z nimi męczyć sam. A tak zawsze to jest jedno działo więcej, jedno działo do pomocy. Pamiętajcie o tym, nigdy, jeżeli macie mało HP, nigdy nie pchajcie się, a dobra, ja tak nic nie zrobiłem, to se zginę przynajmniej, no nie? Szybko, co się będę męczył, wyjdę sobie do garażu, bo co? No właśnie nie, takie myślenie jest najgorsze. No ale dobra, ja tutaj postanowiłem, mówię, dobra Hinsul, ty jedź, ty sobie jedź, ty tam masz więcej hapsa, możesz się z nimi tłuc, ja będę z tyłu, będę cię osłaniał. I zobaczcie, gdyby nie my, E5 i Maus spokojnie by sobie przejechały tą stroną mapy, bez problemu. Gdyby Hinsul tu był sam, no to wiecie, no IS-4 no, nie jest pojazdem jakimś nie wiadomo jak rewelacyjnym. Na pewno IS-7 jest lepszy, przynajmniej ja tak uważam. No i raczej zostałby zniszczony i to dość szybko. Chociaż ci gracze no nie byli zbyt bardzo doświadczeni po ich ruchach w bitwie. Ale no, zdarza się każdemu gorszy dzień. No i tutaj przeskakujemy dalej sobie. Jadę za Hinsulem, żeby się non-stop z nim trzymać i żeby non-stop go wspierać. Pamiętajcie, IS-7 ma naprawdę dużą alfę. I to naprawdę to jest taki tak zwany fear factor, że ktoś na nas nie wyjedzie, ponieważ wie, że na przykład ma 490 hapsa, no to my mamy 490 średnich, prawda? Czyli możemy go po prostu zdmuchnąć na ten strzał. I to jest naprawdę bardzo fajne. IS-4 niestety tego nie ma. Ma mniejszy damage, ale szybciej strzela. Także to jest zarazem wada, a za drugim razem zaleta. Tutaj mamy 4. No niestety będzie dla niego taki kiepski przestrzał, no tu się dingłem. No i nie mam golda, zapomniałem o tym, chciałem się na golda przełączyć tutaj, dlatego na burzaki się włączyłem. Ale nieważne, Hinsul non-stop przed do przodu. Mamy 10 do 7, jak widzicie, no ja nie zrobiłem tutaj niczego specjalnego. Tu po prostu ta bitwa pokazuje, że Pluton potrafi naprawdę utrzymać jedną flankę. Jeżeli jest was dwóch, jeżeli jesteście ogarnięci i zgrani, non-stop ze sobą rozmawiacie, no to powiem wam szczerze, że naprawdę można osiągnąć dużo. Uda się tutaj trafić tą E4? No, za kamyczkami jest, no to będzie ciężko. Hinsul tam sobie non-stop podjeżdża. No i wstawi się. Dostał pigułę, pięknie. Magazyn amunicyjny, to jest też bardzo ważna kwestia. On dostał magazyn. Ja od razu Hinsulowi krzyknąłem, słuchaj, E4 jest na magazynie, prawda? I on już wtedy wie, że albo jeżeli na przykład on mu strzelił w gąskę i on szybko naprawił, to możliwe, że on już nie będzie miał drugiego zestawu naprawczego. Wtedy w E4... No, ten czas przeładowania bardzo się wydłuża. Pamiętajcie o tym. Takie rzeczy naprawdę warto mówić, jeżeli gramy w Plutonach, bo to jest naprawdę pomocne. Tutaj podjeżdżam, ja już nic nie zrobię w tym meczu. No może tam z jedno jeszcze przebicie się uda, ale zobaczcie, została tylko minuta czasu. Tylko minuta, a zostały jeszcze 3 czołgi w tym momencie. No, skapować już nie skapujemy niestety. No i gdzie oni są, prawda? Tam jest jeden met, no to my do niego na pewno nie doskoczymy. Ale tutaj jest kolejny met, który pada. Pięknie. Zaraz powinien paść. Dostał oklep. No i pięknie. Dobra, Hinsul go wykończył. Super. No i dobra, ja staję na kapie. Mówię, dobra, Hinsul, kapujemy, no nie? No ale tak patrzymy po zegarze, mówimy, no kurczę, no 40 sekund. No nie mam opcji, prawda? No zostało 30 bitwy. No ale dobra, jest eseta. No i teraz Hinsul. To w tobie nadzieja musi zniszczyć tę esetę, ponieważ oni może z tym medem sobie jakoś poradzą, no. No i teraz pięknie, dobra, Hinsul go niszczy, no i czekamy, 15 sekund do końca bitwy, Paton jest na połowie hapsa, no i pięknie, bitwa wygrana, moi drodzy.
Pamiętajcie, wynik nie jest jakiś specjalny, nie wiadomo jaki, ale chodzi tu po prostu o zgranie Plutonu i żebyście zobaczyli, jak Pluton może wygrać bitwę. Także, moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Hej, ludziska!